spotykamy się na sesji Vivy, ale za tobą, Patrycja, premiera płyty Wilczy Pęd. Serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję. Ja się zastanawiałem, bo ta płyta powstawała w takim trudnym czasie, dla wszystkich zresztą. Prawda. Czy tobie zatymykanie się w studiu daje po prostu, albo w tym przypadku dawało odrobinę spokoju? Spokoju, wytchnienia, ucieczki. Była też taką, wiesz, swoistą terapią. Ja ci powiem, że ta płyta by nie była taka, gdyby nie te trudne czasy. Mhm. Bo ta płyta jest o wolności. Ta płyta jest właśnie o tym wilczym pędzie, o naturze, o... Wiesz, to w ogóle zagadnienie wolności teraz w dzisiejszych czasach nabrało jeszcze tak dodatkowej wagi. I wiesz, no, gdyby nie muzyka, to bym chyba zwariowała. A potem wojna na Ukrainie. I to powiem ci, no naprawdę... Kolejne ciosy, na które chyba nikt nie był gotowy i ta muzyka być może jakoś tak koi. Tak. I to, że mieliście więcej czasu na przykład na muzykowanie z tatą, też zaowocowało jedną waszą wspólną piosenką. Tak. Nie wiem, czy trudno było go przekonać, bo tata też mówi, że teraz troszeczkę się wycofuje. Słucham, w ogóle nie chcę śpiewać, ja to mam ochotę głowy urwać. Wiesz, z jednej strony jeden głos mi mówi, daj mu spokój, ma prawo już nie śpiewać, a z drugiej strony mówi, wyciągnij go raz na jakiś czas, to może się trochę rozerwie, trochę rozwinie skrzydła. Namówiłam tat. I tak, wiesz, cieszę się bardzo, bo zawsze, słuchaj, jak wychodzi płyta, to tak nie wiadomo, co będzie. Czy będzie sukces, czy będzie sukces artystyczny, a może nie, a może komercyjny, a może nie, a może żaden. I najgorszą sytuacją jest, jak wychodzi, wiesz, płyta dobra, która jest pokryta kurzem, tfu, odpukać. A tutaj, wiesz, jak na razie mam to szczęście, że się dzieje, że gramy koncerty, że możemy je grać, że możemy grać te piosenki na koncertach, więc odbiór jest fajny. Widać w tobie tę energię, od rana tak. Zauważyłem. No nie wiem, czy tak jest właśnie zawsze, bo w tym artystycznym życiu chyba ciężko mieć stałe emocje, bo to wiadomo, że różne są czynniki, tak, które jakoś tak nas kształtują. A wrócę jeszcze tylko do taty przez jedną rzecz, bo sobie w weekend chyba oglądałem koncert na Polsacie. Wy tam występowaliście razem. Wcześniej pojawiały się informacje, że tata z tych tras koncertowych, z takich trudniejszych właśnie występów zrezygnował. Jak to jest na ten dzień, bo pewnie niektórzy myślą, a jednak widziałem pana Grzegorza. No wiesz, kompletnie jest czym innym, jak tata wyjdzie na dwie piosenki w duecie raz na, nie wiem, pół roku, a zupełnie czym innym jest granie regularnych koncertowych tras z zespołem i życie w busie, życie w hotelach, życie z jedzeniem przypadkowym, no i z energią na scenie półtorej godziny, wiesz. Zauważę, że dobrze mu to zrobiło, że faktycznie ma teraz czas dla siebie? Myślę, że tak, choć na pewno te czasy trudne, my straciliśmy bardzo bliską osobę w rodzinie i to nie były łatwe czasy dla nas, więc myślę, że no staram się tą muzyką tatę po prostu też trochę rozerwać, po prostu rodzinnie muzykujemy, bo się lubimy, bo ja jeżdżę do rodziców, śmiał się ostatnio Dawid Karpiuk ze mnie, jak mu opowiadałam, czyli ty nie odcięłaś jeszcze pępowiny, a ja mówię tak, przekroczyłam właśnie 40, ale nadal jeżdżę do rodziców ale co tydzień na obiad. Wiele osób mówi, bo tak jest, że przecież to oni opiekują się nami, dają nam tak wiele przez połowę życia, a potem przychodzi taki moment, że nie tylko tak się mówi, tak po prostu jest, że to my opiekujemy się rodzicami, że tak to my jest. Troszczymy się choćby o ich zdrowie, czy o inne ważne tematy w życiu, no, to już doświadczyłaś tych słuchaj, emocji. Ostatnio po prostu dzwoni przed tym koncertem, o którym mówisz, to było na Polsacie koncert i pamiętam, że zadzwoniłam do mamy, mówię, mamo, będzie zimno, będzie wiał wiatr. Słuchaj, mój ojciec jest zawsze ubrany, jakby było 40 stopni, naprawdę. I dzwonię, mówię, mamo, niech tata założy płaszcz. A powiesz jeszcze, jakie gacie ma założyć, wiesz, bo teraz ja się opiekuję, oczywiście u nich jest bunt totalny na to. Ale rzeczywiście trochę tak jest, że te role się odwracają, wiesz, oni nie mają komputera, nie mają telefonów komórkowych, więc jakby w dzisiejszym świecie jest to trudne po prostu, ale oni są hippisami, chcą tak żyć, mi jest ciężko z tym walczyć, rozumiesz, więc staram się im pomóc na ile mogę. Znaczy, troskliwe dziecko to jest skarb i myślę, że są takie momenty gdzieś tam w zaciszu domowym, że oni dokładnie to doceniają, o tym pamiętają. Mam nadzieję.